Jesteśmy na ulicy Walniców przy ocalałym fragmencie ściany byłego browaru Junga i ta ściana była przez jakiś czas granicą getta, stanowiła granicę getta i ona przetrwała i to jest ta materialna substancja, jedna z nielicznych w Warszawie, to są okruchy tego, co my możemy dostrzec z czasów zabudowy przedwojennej. Można powiedzieć, że praktycznie niczego nie ma, a te ostańce są wyjątkiem. Właśnie w południowej części getta, czyli tu, gdzie stoimy, jest ich najwięcej. Kompleksy kamienic nawalniców i tak po prostu rozproszone jakieś resztki budynków, co uzmysławia nam, jak gigantyczna była ta destrukcja miasta. Na zdjęciach lotniczych widać bardzo wyraźnie różnicę w zburzeniu Warszawy w 1945 roku. Ta Warszawa aryjska tak zwana, ona jest zburzona tak jak wiele innych miast w czasie II wojny światowej. Stoją kikuty domów, one są wypalone, nie mają dachów, ale stoją. Po tej północnej części, tam gdzie było duże getto i gdzie było powstanie, nie ma dosłownie nic. Jest płaska przestrzeń zasypana tylko gruzami. W związku z tym pamięć też jest przez długi czas, pamięć o getcie była zasypana, była jakby pogrzebana. Wyrosła na Muranowie nowa dzielnica, fantastycznie zaprojektowana przez Lacherta w tej pierwszej swojej południowej części, która miała właśnie stanowić również taki architektoniczny pomnik martyrologii Żydów. Gruzy nie były wywożone, były usypywane w takie właśnie nasypy i na tych nasypach budowano domy, a ulice szły dołem po starym swoim śladzie. I Lachert bardzo wyraźnie pisał w swoich opracowaniach dotyczących tej koncepcji, że to jest pewien pomnik życia również, pomnik pamięci o tym strasznym wydarzeniu, które się stało, o zagładzie Żydów warszawskich, ale jednocześnie ten pomnik nowej dzielnicy. Jeśli się zastanawiam nad tym, kto tutaj coś pamiętał w Warszawie, to myślę, że naprawdę w tych pierwszych dziesięcioleciach mało się o tym pamiętało i dopiero mamy budowane pomniki. No ten przede wszystkim w 1949 roku pomnik Rapaporta odsłonięty z takiej już światowej sławy, symbol powstania w getcie warszawskim. No a potem bardzo ważny w 1987 roku zbudowany pomnik Umschlagplatz, prawda? Dla mnie najlepszą, najznakomiciej funkcjonującym sposobem upamiętnienia getta jest taki projekt Leny Bergman i Tomasza Leca upamiętniający 21 miejsc, w których przebiegała granica getta. I to jest zrobione bardzo dyskretnie, wtopione takie są ślady, prawda, jakby muru, tablica informacyjna obok. Dlaczego to jest znakomite? Dlatego, że to nie jest inwazyjne, to nie narzuca się przestrzeni jak pomnik, ale każe się przechodniowi zastanowić i otworzyć mu oczy jakby na to, co się tutaj dzieje, a co jest niezauważalne kompletnie.